Witam Państwa, to jest program Konkrety i Opinie. Od października Uniwersytet Rzeszowski kształci lekarzy. To jest ogromne wyzwanie zarówno dla kadry wykładowców, ale także dla studentów. No i pytanie, co to oznacza dla nas, dla pacjentów. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym. Witam profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego, pani profesor Izabela Zawlik, pan profesor Sławomir Snela, pan profesor Krzysztof Gutkowski i prezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Wojciech Domka. Dobry wieczór, doktor Wojciech Domka. Pytanie pierwsze jest oczywiste. Zaczęliśmy kształcenie lekarzy. Czy to jest przełom dla Rzeszowa, czy jakiś rodzaj kontynuacji? Myślę, że to jest rodzaj kontynuacji, tak jak pan zadał pytanie. Jednak? Myślę, że tak. Zawsze powinniśmy wspominać naszych nauczycieli. Ja pozwolę sobie tutaj wspomnieć pana profesora Grzegorczyka. To był mój nauczyciel, mistrz. Miałem z nim zajęcia z dermatologii. I myślę, że on był takim inicjatorem i może nie pierwszym, ale na pewno jednym z pierwszych, którzy w Rzeszowie pomyśleli o tym, że można tutaj kształcić studentów medycyny. Dodajmy, pomyśleli kilkadziesiąt lat temu. Pomyśleli kilkadziesiąt lat temu. Myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że pan profesor Grzegorczyk na pewno marzył o tym około pół wieku temu, około 50 lat. Jego marzenia ziściły się w roku 75. W tymże roku został tutaj utworzony zespół nauczania klinicznego. Była to placówka podległa Akademii Medycznej w Krakowie. I do roku 91 studenci 4, 5, 6 roku na kierunku lekarskim mogli tutaj studiować, mogli tutaj odbywać zajęcia. W roku 91 niestety nie ze względu na przemiany w Polsce zespół nauczania klinicznego przestał istnieć, został rozwiązany i myślę, że cały czas profesorowie, lekarze z naszego województwa z nostalgią wspominali ten czas, kiedy ten zespół działał, ponieważ według mojej oceny działał on bardzo dobrze i to, co urodziło się w tym roku, zasługa wielu kolegów lekarzy między innymi, oczywiście również władz. Ja to traktuję jako kontynuację tej pierwszej myśli pana profesora Grzegorczyka sprzed 50 lat. To moje pytanie jest kolejne i też oczywiste. Czy to było trudne? Czy powołanie tego kierunku lekarskiego było trudne i czy były takie momenty, kiedy ktoś na przykład zniechęcał i mówił, nie dacie rady, Rzeszów, jeszcze nie, poczekajcie, może później, może za 10 lat, za 20. Trudne było bardzo, bo to tutaj był taki okres, kiedy właściwie, można powiedzieć, po tym czasie, kiedy Akademia Krakowska się wycofała z Rzeszowa, można powiedzieć, no było kilka lat przestoju zupełnego, nikt o tym nie myślał. I później rok mniej więcej 2000, powstanie Instytutu Fizjoterapii jako takiego zaczynu Wydziału Medycznego, później 2003 Wydział Medyczny, a teraz kierunek lekarski, ale w międzyczasie ilość osób zaangażowanych w to naprawdę imponująca i to takie postacie, które na przykład gdybyśmy wymieniali, mówiliśmy o profesorze Grzegorczyku, mówmy o profesorze Kwolku na przykład, który podniósł tą jakby pałeczkę po tych kilku latach właśnie przerwy. Mówmy na przykład o profesorze Cieśliku, pierwszym dziekanie Wydziału Medycznego, czy teraz na przykład o naszym rektorze, profesorze Bobko, który od dwóch lat podjął, właśnie od początku swojej kadencji, no podjął decyzję, że jednak robimy, bo był taki moment, kiedy właściwie nie było wiadomo, czy my idziemy, zostajemy na poziomie Wydziału Medycznego, ale z kierunkami no, poza kierunkiem lekarskim typu pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, dietetyka i tak dalej, czy idziemy do końca, czy idziemy w kierunek lekarski. Rzeczywiście decyzja, no, którą trzeba było podjąć, które władze uniwersytetu biorą na siebie jakby, albo nam się uda i rzeczywiście wtedy, tak jak dzisiaj wszyscy świętujemy, cieszymy się, nie można powiedzieć, wypinamy piersi do odznaczeń, natomiast no, trzeba było wziąć na siebie to ryzyko, że może się jednak nie uda, bo wcale nie było powiedziane, zresztą tak to wyglądało, że nasze starania, ten nawet nasz wniosek pierwszy został jakby wycofany, musieliśmy go poprawiać, mimo tego, że uważaliśmy, że przygotowaliśmy go naprawdę perfekcyjnie, to jednak te trudności były. I wiele osób rzeczywiście tak no, trochę powątpiewało, czy nam się uda. Ale się udało. I teraz pytanie ja na dzisiaj. Przepraszam, jeszcze muszę dodać, bo pan profesor Snela jest skromnym człowiekiem w imieniu tutaj wszystkich. Sukces oczywiście ma zawsze wielu ojców,
nie sposób wszystkim podziękować, wszystkich wymienić, natomiast bardzo dużą rolę odegrał właśnie pan profesor. Myślę, że można go nazwać współtwórcą kierunku lekarskiego wraz z profesorem Arturem Mazurem. Myślę, że to byli dwaj panowie, dzięki ich determinacji, między innymi oczywiście dzięki ich determinacji ten kierunek lekarski w Rzeszowie ruszył. Skoro mamy ten moment początku, ruszyliśmy, wszyscy zadają sobie pytanie, z jakim potencjałem, z jakimi nadziejami i wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy teraz, dzisiaj, w roku 2015 możemy kształcić w Rzeszowie na najwyższym poziomie, czy jesteśmy takim trochę prowincjonalnym ośrodkiem, który zaczyna i o którym nikt nie myśli i w Polsce mówi się o nim, a no tam w Rzeszowie, aha, tam lekarze jeszcze sobie dorzucili. To bardzo dobre pytanie. Wydaje się, że kontynuując myśl moich przedmówców, należy zwrócić uwagę, że te przygotowania trwały kilka lat. Uruchamiając kierunek lekarski, należy podkreślić, że jesteśmy przygotowani. Chciałbym zwrócić uwagę na potencjał, jaki został zgromadzony. W chwili obecnej kształcenie jest podzielone instytucjonalnie na dwa instytuty. Pierwszy instytut realizuje tak zwane kształcenie w zakresie nauk podstawowych. Studenci, przyszli adepci medycyny uczą się anatomii, biologii, biofizyki, histologii. I drugi instytut, który został powołany na ostatnim posiedzeniu Rady Wydziału Medycznego, który nosi nazwę Instytutu Nauk Klinicznych, składa się w tej chwili z 59 klinik i innych jednostek naukowo-badawczych. Jest to ogromny potencjał. W ten potencjał zaangażowani są nasze koleżanki i koledzy z właściwie czterech najważniejszych szpitali w Rzeszowie i jednego szpitala w Łańcucie. Są to, dla przypomnienia, Kliniczny Szpital Wojewódzki im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Świętej Jadwigi również w Rzeszowie, Szpital Miejski, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc i Klinika Chorób Zakaźnych, która współpracuje z nami, jest zlokalizowana w Medycznym Centrum w Łańcucie. Pani profesor, pani przyjechała do nas z Łodzi? Z Łodzi, tak. Czy jak pani przyjechała do Rzeszowa, pomyślała sobie pani, Boże, Rzeszów, gdzie to jest, co to będzie, będzie trudno? Pierwszy raz, jak zobaczyłam miasto Rzeszów w 2013, można powiedzieć, że od razu wiedziałam, że to jest miasto, w którym mogę mieszkać. Wcześniej pracowałam w Łodzi na Uniwersytecie Medycznym, ale też 2 lata spędziłam w International Agency for Research on Cancer w Lyonie we Francji na takim postdoctoral fellowship. I to, co się teraz dzieje tutaj w Rzeszowie, łącznie z tymi centrami badawczymi, mogę porównać do tego, co było w Lyonie. To była taka instytucja WHO-owska, Światowej Organizacji Zdrowia i potencjał taki, jeśli chodzi o aparaturę i ludzi, kadrę, myślę, że jest podobny. Jesteśmy w stanie tutaj rozpocząć badania, projekty naukowe na poziomie światowym. Tak trochę nie dowierzam. Tak sobie myślę, czy pani aby nie żartuje, że od razu światowy poziom? Myślę, że tak. Współpracujemy tak na dobrą sprawę z różnymi ośrodkami, zarówno w Polsce, ale my ogólnie, tak, wszyscy chcemy tą współpracę rozszerzyć na ośrodki na świecie, w Stanach czy we Francji. Mam nadzieję, że te współprace dojdą do realizacji, że będziemy realizować. Właśnie, bo to pytanie, które wydaje się dzisiaj bardzo ważne. Jedna sprawa to kształcenie kilkudziesięciu osób, sprawianie, żeby oni chcieli być rzeczywiście najlepszymi adeptami tego zawodu. Ale druga rzecz to szansa na badania naukowe, czyli to, czy Rzeszów w tej chwili ma szansę prowadzić coś w rodzaju absolutnie topowych badań medycznych i być w gronie tych zupełnie elitarnych ośrodków. Myślę, że tak. Jeśli można jeszcze tak. Pokształcenia studentów. Otóż musimy sobie zdawać z tego sprawę, że kształcenie studentów w kierunku lekarskiego to jest kształcenie takie zawodowe, oczywiście na poziomie wyższej uczelni, ale kształcenie typowo zawodowe, do którego potrzebna jest kadra nie tylko profesorska, ale przede wszystkim ta kadra asystentów, którą mamy. I tutaj trzeba powiedzieć, i tutaj mogę spokojnie, patrząc na prezesa Izby Lekarskiej, powiedzieć, że Rzeszów był przygotowany, jest przygotowany, mamy świetną kadrę. I że to kształcenie studentów medycyny będzie rzetelne wtedy, jak my się do tego dobrze przyłożymy. I tutaj takim... Czyli, przepraszam, połowa obleje anatomię, tak? Bo tak chyba kiedyś bywało. Jeżeli się nie nauczy. Jak się nie nauczy, to obleje, rzeczywiście.
Natomiast bardzo piękny przykład takiego dobrego kształcenia dał Olsztyn, który wypuścił w ubiegłym roku pierwszych absolwentów. Wydawało się, że no właśnie taka uczelnia, która pierwsza z tych uczelni poza typowo medycznych kształciła i kształci studentów medycyny, i absolwenci tej uczelni w ubiegłym roku w tak zwanym lekarskim egzaminie końcowym, czyli rzeczywiście sprawdzającym poziom wiedzy, okazało się, że pod względem liczby niezdanych egzaminów byli na drugim miejscu, czyli tylko jedna uczelnia ich wyprzedziła, a średnio czwarte miejsce, czyli kształcić można obyrzetelnie. A jeśli chodzi o badania naukowe, to rzeczywiście brakowało nam w Rzeszowie takich centrów badawczych, gdzie są te nauki podstawowe, których dzisiaj z kliniką się najlepiej łączy, najlepiej się publikuje i to są najlepsze badania. Teraz mamy takich naukowców jak właśnie pani profesor, a przy okazji trzeba powiedzieć, że jak się popatrzy na Rzeszów, teraz konferencja naukowa, która była przy okazji otwarcia kierunku, pokazała i uświadomiła nam nawet bowiem, że my mamy w Rzeszowie większe możliwości niż czasami myślimy, bo tu Politechnika i rola Politechniki na Politechnice Inżynieria Medyczna przecież od 2 lat jest kierunkiem nowym i tam też są możliwości, a więc jeżeli my, ludzie, którzy tu są i którzy przyszli, te możliwości będziemy wykorzystywali, no to wydaje się, że potencjał jest i możliwości i perspektywy są. Cała ta dyskusja o kształceniu lekarzy jest oczywiście związana z tą tezą, która nie jest dla Państwa nowa, jest dla Państwa oczywista, że w Polsce jest za mało lekarzy, że my tych lekarzy kształcimy no jeszcze no nie w takim stopniu jak na przykład kraje Europy Zachodniej, że mamy za mało rezydentów, że mamy za mało stażystów. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Niewątpliwie prawdą jest to, że jeżeli chodzi o współczynniki liczby lekarzy na 1000 mieszkańców, taki współczynnik przyjmuje się, u nas jest to 2,2, podczas gdy średnia europejska jest około 4-4,5. Są kraje takie jak Grecja, gdzie jest około 6. My jesteśmy na szarym końcu. Chyba się nie mylę, jesteśmy ostatni albo przedostatni. Natomiast myślę, że w tej chwili na kierunku lekarskim będzie u nas studiować 120 osób łącznie. W każdym roku kierunki lekarskie w Polsce kończy około 3,5 tysiąca osób. Nie jest to oczywiście te 120 osób, nie jest to jakaś duża liczba, która by w drastyczny sposób zmieniła te nasze współczynniki, więc niewątpliwie, jeżeli chcielibyśmy je poprawić, będzie to wymagało zaangażowania nie tylko naszej uczelni, natomiast wszystkich uczelni w kraju, czyli krótko mówiąc zwiększenia liczby studentów medycyny. Było rzeczywiście tak, wspomniał Pan o rezydentach, czyli możliwości specjalizowania się. To nie jest tak, że ktoś, kto skończy kierunek lekarski, jest już w pełni wykształconym lekarzem. Jest obowiązek ciągłego kształcenia się po uzyskaniu dyplomu i jest oczywiście, może nie obowiązek, ale każdy lekarz stara się uzyskać jakąś tam specjalizację. Rzeczywiście większość tych specjalizacji w tej chwili odbywa się w trybie rezydenckim i jest to jedna z lepszych form finansowania realizacji specjalizacji. Było do tej pory tych miejsc rezydenckich stosunkowo mało, mówię o Podkarpaciu i generalnie o całej Polsce, natomiast w ciągu ostatnich 2 lat liczba tych miejsc rezydenckich drastycznie wzrosła, więc można powiedzieć, że praktycznie w tej chwili 80% absolwentów, może 90%, będzie mogło ubiegać się o miejsca rezydenckie, czyli będzie mogło specjalizować się w trybie rezydenckim. Tryb rezydencki polega na tym, że za szkolenie młodego lekarza płaci Ministerstwo Zdrowia. Dużą też, myślę, rolę odegra powstanie kierunku lekarskiego nie tylko w procesie kształcenia lekarzy, którzy chcą zostać tymi lekarzami, studentów, natomiast będzie to szansa dla lekarzy, którzy tutaj pracują. Do tej pory koledzy mieli troszkę mniejsze możliwości zdobywania stopni naukowych, pisania prac naukowych niż koledzy z ośrodków akademickich. Myślę, że to jest taka bardzo duża druga część całego przedsięwzięcia.
I myślę, że niedługo pan profesor tutaj powiedział, że oczywiście mamy dobrze przygotowaną kadrę i to jest niewątpliwie prawda. Natomiast jest bardzo wielu kolegów, którzy mają bardzo olbrzymi potencjał i myślę, że oni ten potencjał będą w stanie wykorzystać i skonsumować. Pytałem o badania naukowe i chciałem pana profesora zapytać o to, bo tak, pewnych rzeczy demograficznych nie zmienimy. Społeczeństwo się starzeje, żyjemy dzięki lekarzom coraz dłużej, na szczęście, ale demografia to jest rzecz, która spędza nam sen z powiek. Jednocześnie wiemy, że brakuje geriatrów, brakuje ludzi, którzy chcieliby się tymi starszymi osobami zająć. Czy w badaniach naukowych i w myśleniu o tym takim krajobrazie rozwoju właśnie badań medycznych ta perspektywa jest tutaj w Rzeszowie obecna? Jak najbardziej tak. Jeżeli mogę jeszcze odnieść się króciuteńko do słów, które wypowiedział pan prezes, zwróćmy uwagę i nawiązując również do problemu geriatrii, że niestety populacja naszych lekarzy, zwłaszcza specjalistów, również niestety podlega tym zmianom. Średnia w tej chwili specjalistów, zwłaszcza z zakresu specjalizacji zabiegowych, w niektórych obszarach przekracza 55 lat. W związku z tym musimy dążyć do tego, ażeby uzupełniać potencjał i dać możliwość kształcenia młodym kolegom. Zmieniono przepisy, jeśli chodzi o specjalizację i to bardzo dobrze, że otrzymaliśmy stosunkowo dużą liczbę rezydentów, czyli tych etatów, które są finansowane przez ministerstwo. Niemniej jednak pewien problem będzie stanowiła możliwość wykorzystania tych rezydentur, ponieważ mamy ograniczone miejsca specjalizacyjne. Uruchomienie kierunku lekarskiego i dalszy rozwój klinik i zakładów da nam możliwość, że liczbę tych miejsc specjalizacyjnych będziemy mogli zwiększać. Innymi słowy, sama rezydentura nie wystarczy, musi być miejsce, w którym ten rezydent zostanie umiejscowiony. Co do badań naukowych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości rozwoju, to, że będziemy mieli tych 120 studentów, daje nam również taki bardzo ważny atut. Kilkunastu, być może kilkudziesięciu najlepszych studentów zostanie. To będzie potencjał do odtwarzania kadry naszej naukowej. W tej chwili nasz wydział daje możliwości uzyskania stopnia doktora nauk o zdrowiu, czyli uzyskaliśmy uprawnienia do doktoryzowania w tym zakresie. Aktualnie prodziekan wydziału, pan profesor Korczowski, przygotowuje wniosek do ministerstwa, który złożymy i będziemy się starali o uprawnienia habilitacyjne z możliwością nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Kolejnym wnioskiem, który jest w tej chwili w trakcie opracowywania, jest wniosek o uprawnienia i nadawanie stopnia doktora nauk medycznych. Zatem te możliwości stają przed nowymi adeptami sztuki lekarskiej. Myślę, że w okresie, kiedy skończą studia czy szkolenia, nasi pierwsi studenci, będą oni może także w stanie podjąć studia doktoranckie na naszym kierunku, na naszym wydziale medycznym. To jest tak, że wielu ludzi być może pomyślało sobie 1 października, no tak, zaczęło się w Rzeszowie kształcenie lekarzy, czyli trafiliśmy do takiego medycznego raju. Skończą się już te opowieści, które niestety często z telewizji znamy, o kolejkach, o procedurach, o tym wszystkim. No i ponieważ mamy ten kierunek, to właśnie do owego medycznego raju trafimy i teraz wszystkie te problemy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, znikną. No i to pytanie, czy tak będzie? Oby tak było. Natomiast to, że my kształcimy oczywiście studentów na kierunku lekarskim, to jakby do organizacji ochrony zdrowia z pozoru nie ma się nijak jakby. To znaczy kształcimy adeptów, którzy tak naprawdę wyjdą i to wyjdą już z nowym programem nauczania w ogóle, ponieważ będziemy realizowali program, który jest już 5-letni, a 6 rok będzie rokiem takim stażowym, klinicznym. Absolwentów tego typu programu nauczania jeszcze w Polsce nie ma. Są mniej więcej w tej chwili na 3 roku w pozostałych uczelniach. Na 4. Na 4. Rzeczywiście, no, masz rację, od 1 października na 4. W związku z tym zobaczymy, jak to będzie, bo z założenia ten program miał jakby przyspieszyć wdrożenie lekarzy młodych do rzeczywistego wykonywania zawodu, czyli jakby likwiduje rok stażowy, poprzednio było 6 lat i staż, teraz będzie 5 lat i 6 rok kliniczny w ramach uczelni, ale po tym 6 roku teoretycznie lekarz powinien już wykonywać praktykę jakby własną, no i może oczywiście pod okiem doświadczonych lekarzy, rozpoczyna specjalizację i tak dalej. To, co tu koledzy już powiedzieli,
staramy się i liczymy na to, że oni odmłodzą kadrę, bo trzeba powiedzieć, że w Polsce w tej chwili największa grupa zawodowa lekarzy, którzy jeszcze pracują, ale pracują w niepełnym wymiarze godzin i tak naprawdę Unia Europejska, licząc liczbę lekarzy w Polsce, ich nie bierze pod uwagę, to są lekarze w wieku powyżej 65 roku życia. W związku z tym ci młodzi oby jak najszybciej weszli do tego systemu i oby jak najszybciej mogli się włączyć w leczenie pacjentów. Tym bardziej, jak pan redaktor powiedział o tych problemach z geriatrią i tego typu sprawach, musimy pamiętać. Ale to, że my przygotujemy młodych lekarzy, to nie rozwiąże jeszcze wielu, wielu problemów. Nie, o geriatrię oczywiście zapytałem, dlatego że zauważyłem, że akurat rezydentury z geriatrii nie będzie. I tak sobie myślę, że może powinna być właśnie, bo przecież tych specjalności będziemy potrzebowali z roku na rok coraz więcej. Myślę, że tutaj dobrym rozwiązaniem jest to, co już w zasadzie się dzieje, czyli tworzenie mapy potrzeb zdrowotnych województwa. Z tego, co wiemy, w Urzędzie Wojewódzkim taka mapa potrzeb zdrowotnych powstaje, ma powstać. I myślę, że w tejże mapie potrzeb zdrowotnych znajdą się te specjalizacje, które w najbliższej perspektywie 5, 10, 20 lat będą nam niezbędne. Nie chodzi, oczywiście geriatria jest bardzo ważna, natomiast potrzebujemy onkologów, potrzebujemy radioterapeutów, chemioterapeutów. Tak jak zauważyłeś, ludzie żyją coraz dłużej dzięki nam, ale też jesteśmy obowiązani zapewnić im opiekę zdrowotną. I myślę, że w tej mapie potrzeb zdrowotnych właśnie ten plan się znajdzie i będzie to ściśle powiązane z ilością przyznawanych miejsc specjalizacyjnych i rezydenckich. Jest jeszcze jedno ważne pytanie. Unia Europejska nie tylko w tej perspektywie, ale być może w następnej, jeśli ona szybko się pojawi, zmusza nas do tego, żeby takie dziedziny jak służba zdrowia czy medycyna ściśle współpracowały z przemysłem. Czy w Rzeszowie może się pojawić szansa na właśnie taką współpracę? Ja myślę, że już się pojawiła, bo my już rozmawiamy z różnymi firmami, szczególnie tutaj zlokalizowanymi na Podkarpaciu. No, przede wszystkim w produkcji leków, tak? No, w wykrywaniu różnych takich biomarkerów. Ja się zajmuję szczególnie badaniami molekularnymi w nowotworach, no bo tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, tak, społeczeństwo się starzeje, mamy choroby cywilizacyjne, choroby krążenia, choroby nowotworowe, choroby Alzheimera. No, mam nadzieję, że tutaj no, się rozwinie taka współpraca, że będzie możliwość no, nawet wyprodukowania jakiegoś leku. No, to jest takie moje marzenie. I jeszcze punkt widzenia pacjenta, on jest bardzo ważny. Część pacjentów będzie przyjmowana na oddziały kliniczne, no i tam spotkają się z trochę nową sytuacją. Co może być dla nich zaskakujące i do czego będą się musieli przyzwyczaić? Generalnie właściwie ta sytuacja będzie bardzo zbliżona do tej, jaką pacjent zastaje teraz, ale dodatkowo pojawią się studenci medycyny. Właściwie każda klinika posiada w swoim statucie przede wszystkim uprawnienia do kształcenia, ale też obowiązek. W związku z tym będziemy informowali pacjentów, jak również będziemy prosili o to, żeby wyrazili zgodę na to, ażeby w codziennej praktyce, obchodach lekarskich i badaniu mogli brać udział studenci. Oczywiście studenci są zobowiązani do zachowania tajemnicy lekarskiej i wszelkie procedury, z którymi stykają się w trakcie swojego pobytu w klinice, zachowują dla siebie. W związku z tym myślę, że pacjenci z wyrozumiałością podejdą do tego problemu i pozwolą na to, żeby właśnie tych studentów, którzy będą u nas praktykowali, traktowali tak już jak lekarzy, jak młodszych lekarzy. Właśnie, ale czy to jest tak, że jak pacjent trafia do oddziału klinicznego, to musi się zgodzić na obecność na przykład grupy studentów, czy może się, nie wiem, przestraszyć i powiedzieć, to nie, to ja rezygnuję? Absolutnie nie mamy prawa zmuszać pacjenta. Pacjent ma prawo odmówić udziału zarówno w badaniu, w którym biorą udział studenci, może odmówić również udziału w konsylium lekarskim na przykład, czy w ogóle może odmówić badania. To jest jego prawo, które ma zagwarantowane, ale mamy nadzieję, że takie przypadki nie będą się zdarzały, bądź w uzasadnionych przypadkach będą zdarzały się bardzo rzadko. Trzeba też pamiętać, że studenci będą tak naprawdę uczestniczyli tylko w badaniu pacjentów. Oni mogą obserwować leczenie pacjentów, natomiast
w leczeniu pacjentów nie będą brać udziału. To jest oczywista sprawa. No i oczywiście też obowiązuje nas kodeks etyki lekarskiej. My nigdy nie będziemy prowadzić studentów do przypadków, które z jednej strony mogą pacjenta w jakiś sposób krępować obecność osób postronnych, nawet studentów. Często ta relacja musi być face to face, lekarz-pacjent i wtedy w takich sytuacjach nikt studenta do tego typu problemów nie będzie angażował. Natomiast mówię, studenci po pierwsze uczą się teoretycznie, po drugie praktycznie badają pacjentów, której duża część tego badania to jest badanie podmiotowe, czyli wywiad, więc pytanie pacjenta o jego dolegliwości i tak dalej. No i oczywiście badanie tak zwane kliniczne, ale to badanie, jeżeli się pacjent na nie zgodzi, a tutaj myślę, że nie widzę większych problemów, czy nie widzimy większych problemów, bo tak jak obserwujemy to na innych uczelniach w Polsce, to nie wygląda tak nigdy, żeby nie wyglądało i dzięki Bogu na razie nie wygląda, żeby z tego powodu były gdziekolwiek większe problemy. Ale musimy też w tym miejscu może poprosić pacjentów, żeby tak często nie korzystali z tego prawa, ponieważ my też wszyscy tutaj jesteśmy lekarzami i przeszliśmy ten cały proces i również nam pacjenci kiedyś zaufali już jako studentom, opowiadając nam o swoich chorobach, czy pozwalając na badanie fizykalne. Myślę, że w Rzeszowie nie będzie inaczej. No, pacjenci muszą sobie zdawać też z tego sprawę, że kiedyś, może za rok, może za dwa, może za dłuższy czas, no, będą przez tego lekarza leczeni. A jeżeli to służy właśnie tylko i wyłącznie nauce, nie chciałbym, żeby zabrzmiało to tak, że pacjent ma prawo odmawiać i wszyscy pacjenci będą odmawiać. Będziemy oczywiście szanować to, czego sobie pacjent życzy, natomiast chciałbym zaapelować, żeby jednak pacjenci starali się, jeżeli tylko to możliwe, pomóc młodym kolegom, przyszłym lekarzom. Dobrze, dziękujemy za apel do pacjentów, a jeszcze na koniec takie krótkie i szczere pytanie. Czy był też taki, no takie sformułowanie może części lekarzy, po co nam to było, po co nam był ten tak zwany strób na głowie, ten cały wydział lekarski, czy wszyscy się zgodzili, czy były takie głosy? Patrzy pan redaktor na tak, mnie. Tak, patrzę na pana, no muszę patrzeć na pana. Panie redaktorze, zawsze nowa sytuacja rodzi pewnego rodzaju obawy. Musimy się w jakiś tam sposób zmierzyć z tą nową sytuacją. Myślę, że jestem w pełni świadomy tego, co mówię. Wszyscy są naprawdę dumni, ponieważ jest to niezwykle prestiżowa sprawa dla miasta Rzeszowa i dla wszystkich lekarzy pracujących w Rzeszowie w województwie. To, że sytuacja może rodzić pewne obawy, no pewnie może, u niektórych może, natomiast myślę, że bardzo szybko ci, którzy zauważą, jak można wykorzystać tutaj szansę tego, że powstał kierunek lekarski, wykorzystają tę szansę i z drugiej strony ci, którzy może są, może byli trochę sceptyczni, może obawiali się pewnych rzeczy, może czuli zagrożenie, zorientują się, że nie ma żadnego zagrożenia, nie mają się czego obawiać. Tak jak powiedzieliśmy tutaj w pewnym momencie programu, lekarzy jest tak mało, że nie wierzę i nie wyobrażam sobie, żeby z tego tytułu jakikolwiek lekarz i kolega, którego reprezentuję tutaj dzisiaj, mógł poczuć się zagrożony. To z taką nadzieją w takim razie zostajemy. Bardzo Państwu dziękuję. To był program Konkrety i Opinie. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.